Cześć. Dawno nic nie nagrywałem, się trochę denerwuję, ale chciałem wam, to nawet nie będzie tutorial, tylko taka w sumie dygresja na temat starej X-Terminatora, co on robi. I nie wiem, czy też takie problemy macie, ale zauważyłem, że przy jasnych obiektach mgławicowych, jak to się mówi, robi nam z materiału masakrę. Już tutaj przygotowałem sobie materiał wcześniej. Zrobię tylko kropa. Okay. To jest obraz oryginalny. Tak więc na tych obiektach mgławicowych dosyć jasnych, na przykład też w Veilu to dobrze widać, ten stary X-Terminator robi nam masakrę. Ja ten materiał przygotowałem tak specjalnie, dosyć mocno podciągnięty i podostrzony, żeby to było lepiej widać. Usuwa nam, traktuje jasne części mgławicy jako gwiazdy, nie? No i to wygląda bardzo źle. I co ja sobie tutaj robię, żeby to uratować? Oczywiście chcę zadbać o ten detal tej mgławicy, nie chcę tutaj nic usuwać stąd. Robię sobie coś takiego, że kopiuję oryginał, wklejam go tutaj dwa razy na górę. To jest oryginał, to jest oryginał i to też jest oryginał. Ten oryginał sobie ukrywam pod ciemną maską, czyli teraz widzę tylko obraz po stary X-Terminatorze. A ten obraz służy mi jako pomocniczy do tego, żeby ocenić, to jest zabawa w takie szczegóły, nie? Ocenić co się zmienia w tym głowicy, co jest wycięte. Najprościej to byłoby zrobić to w ten sposób, że... Znaczy, najprościej. Można to robić brushem. Odsłaniać na przykład. Tylko jechać sobie tak po mgławicy tutaj, zobaczcie teraz. Oryginał służy mi do tego, żebym sobie mógł podejrzeć, co jest mgławicą. A na poniższej warstwie odsłaniam pędzlem. Farby. To, co mnie interesuje. Ale zamiast tak rzeźbić, mogę zrobić to inaczej. Będzie trochę szybciej. Biorę pędzel, odsłonę wszystko, co mnie interesuje tutaj. Wszystkie szczegóły w ręce. Thank you.
teraz w drugą stronę, będzie łatwiej trochę zakryć same gwiazdy. Zrobię to tak większym pędzlem, skryciem szlifanem, będzie 70%. Teraz będę zasłaniał, czyli wybieram ciemny pędzel. Tylko zakrywam gwiazdki. Też zabawa, ale znacznie szybciej niż wysuwanie tutaj po tych fragmentach nowowicy, słonianie. Też nie będę teraz tego robił bardzo dokładnie, żeby nie miał czasu. Chodzi tylko o pokazanie zasady jakiejś tam, co jest tym razem. No i tak, mam zachowany detal. Akurat z kreszentem mam zawsze problem, więc trudna to jest nowodnica. Trzeba dobrze zrobić. Powiedzmy, że to sobie spłaszczam w dół. Co zrobiłem? Mogę sobie zaraz skopiować do oddzielnego pliku na wszelki wypadek. I zrobię subtrakt. Zobaczmy, co tu wyjdzie. Taka uwaga do Star X-a. W Pixie też, bo to robiłem akurat w pluginem w Photoshopie, ale Pix też mu się zdarza zrobić takie właśnie operacje na przy usuwaniu gwiazd z materiału. Nie? No to dzięki za uwagę. Cześć.